Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Miłość Boga Ojca, łaska naszego Pana Jezusa Chrystusa i dajemności w Duchu Świętym, niech będą z nami wszystkich. Gromadzi nas Jezus Chrystus wokół ołtarza na sprawowaniu Najświętszej Ofiary. Rozpoczynamy świętowanie 11. Niedzieli Zwykłej. Bardzo serdecznie witam wszystkich zgromadzonych w tej świątyni, w dzisiejszym, na tej uroczystej mszy świętej, w intencji górali, w intencji zmarłych górali. Modlimy się za żywych i zmarłych leśników, pracowników lasów. Modlimy się za nasze rodziny. Modlimy się za gminę Isterna, Jaworzynka, Koniaków. Panu Jezusowi, dobremu pasterzowi, chcemy powierzyć te wszystkie nasze intencje, abyśmy mogli godnie sprawować tę Najświętszą Ofiarę. Najpierw przeprośmy Boga za wszystkie nasze grzechy. Bóg wywyższa przewodnictwie. Czytanie z Księgi proroka Ezechiela. Tak mówi Pan Bóg. Ja także wezmę wierzchołek z wysokiego cedru i zasadzę. Z najwyższych jego pędów ułamię gałązkę i zasadzam ją na górze wyniosłej i wysokiej. Na wysokiej górze izraelskiej ją zasadzę. Ona wypuści gałązki i wyda owoc. I stanie się cedrem wspaniałym. Wszystko ptactwo pod nim zamieszka. Wszystkie istoty skrzydlate zamieszkają w cieniu jego gałęzi. I wszystkie drzewa na polu poznają, że ja jestem Pan, który poniża drzewo wysokie, które drzewo wysokie wywyższa, który sprawia, że drzewo zielone usycha, który zieleniość daje drzewu suchemu. Ja, Pan, rzekłem i to uczynię. Oto Słowo Boże. Dobrze jest śpiewać Tobie, Panie Boże. Dobrze jest dziękować Panu, śpiewać Twojemu imieniu najwyższe, rano głosić Twoją łaskawość, a wierność Twoją czy gdy z daleka od Niego jesteśmy.
Wszyscy bowiem musimy stanąć przed Trybunałem Chrystusa, aby każdy otrzymał zapłatę za uczynki dokonane w ciele, złe lub dobre. Oto Słowo Boże. Znane jest spotkanie Ojca Świętego
Jana Pawła II w Zakopanem. I tam górale oddali hołd Panu Bogu w osobie Jana Pawła II. Najpierw przeprosili za zwątpienie, niedochowanie wierności, nieodpowiedzialne korzystanie z daru wolności. A potem przyrzekali, jak ten krzyż na Giemoncie mocno trwały we wierze i tradycji ślubnej przodków naszych i ślubów jasnogórskich narodu polskiego dochować. Jak on dziś książę Mieszko u zarania dziejów naszych ziemi polskie poddał stolicy apostolskiej, tak my, górale polscy, dzisiaj, czyli 6 czerwca roku pańskiego 1997 u stóp krzyża na Giemoncie składamy hołd najukończemu synowi gór, największemu z rodu Polaków, papieżowi Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II, zawierzając nasze rodziny, nas samych i te góry nasze, świadomi, że On nam przed Bogiem i ludźmi największej krasy dodaje swoim świętym pasterzowaniem. I potem pamiętamy te słowa Ojca Świętego. W czasie liturgii kilkakrotnie odniósł się bezpośrednio do górali, do Polaków, jak również do krzyża na Gieroncie. I wypowiedział między innymi te niezapomniane słowa: na was zawsze można liczyć. Na was, górali, zawsze można liczyć. Dzisiaj, kiedy dziękujemy Panu Bogu za wszystkie łaski, za tych ludzi, wielkich ludzi, którzy wyszli z tej ziemi, wspomniany Jan Pawła, Konarzewski, inni artyści, znani, nieznani, rzeźbiarze, śpiewacy, członkowie zespołu, gajdosze i tylu kapłanów, którzy wyszli z tej ziemi i którzy pracowali prawie na wszystkich kontynentach i pracują w Japonii, Stanach Zjednoczonych, w Kanadzie, w Afryce, w Europie. Za to wszystko chcemy uwielbiać Pana Boga, składać hołd, dziękować, ale też chcemy przepraszać za to, co złe i chcemy powierzyć nas, naszą rodzinę Panu Bogu i prosić, aby Pan Bóg zawsze mógł na nas liczyć, aby Kościół zawsze mógł na nas liczyć. Tak, jak zawsze na górali. Tak jak to mówił Ojciec Święty Jan Paweł II. Chcemy zawierzyć nas, naszą małą ojczyznę, Panu Bogu, Jezusowi Chrystusowi, dobremu pasterzowi, Matce Najświętszej. Bóg zapłać za waszą obecność, za to, że przy okazji takich świąt gromadzimy się w świątyni. Bo to jest miejsce najważniejsze. I tutaj
kształtujemy nasze sumienia, naszą historię, kształtujemy nasze życie, nasze postawy i to wszystko, co tworzymy. Amen. Do Boga Ojca Niebieskiego, przez Jezusa Chrystusa, który jest słowem zbawienia, zanosimy nasze pokorne modlitwy i błagania. Módlmy się za papieża Franciszka i wszystkich pasterzy Kościoła, aby głoszonym Słowem Bożym i świętością własnego życia umacniali w powierzonym im ludzie wiarę, nadzieję i miłość. Ciebie prosimy. Módlmy się za naszych dusz pasterzy, aby ten, któremu ofiarowali swe życie, darzył ich błogosławieństwem i wszelkimi potrzebnymi łaskami, a lud z należytym szacunkiem odnosił się do godności kapłańskiej. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za naszą ojczyznę, aby zawsze była wierna swej królowej, Najświętszej Marii Pannie, a pod jej matczyną opieką doświadczała wolności, pokoju, dostatku i społecznej sprawiedliwości. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za rządzących, aby dostrzegając sprawowanych przez siebie funkcjach, otrzymane od Boga powołanie, dbali o dobro duchowe, moralne i ekonomiczne narodu. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za osoby kształtujące opinię publiczną i wychowujące młode pokolenie, aby kierowały się w życiu wartościami ewangelicznymi i nigdy nie zrezygnowały z prawdy, którą jest Jezus Chrystus. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Modlimy się za ludzi kultury, a my bardziej zaś za tych, którzy dbają o pielęgnowanie góralskich tradycji naszych przodków, co by we wszystkim, co robią, oddawali chwałę Bogu. Ciebie pięknie pytamy. Módlmy się za młodzież, aby przyjąwszy sakrament bierzmowania, otworzyła się na Bożą łaskę i budowała swe życie na fundamencie wiary, nieustannie pomnażając dary Ducha Świętego. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za zmarłych i cierpiących, aby pokładając ufność Panu i swym cierpieniu łączyli się ze zbawczą ręką Chrystusa. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za zmarłych mieszkańców i stanie jabłożynki, aby przez bramę, którą jest Chrystus, weszli do wiecznej łowczej niepawionej. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Oraz za wszystkich górali, abyśmy słuchając Bożego głosu i szczerze zawartego w nim przymierza, byli Jego szczególną własnością. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Bogu, który jest sprawiedliwy i łaskawy dla każdego, kto go szuka, niech będzie chwała i dziękczynienie przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Yeah.
naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, który dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane.